W tym filmie pokażemy jak w ciągu kilku minut podłączyć sklep internetowy Shopper do konta Baselinkar, wykorzystując do tego naszą integrację do API sklepu. Jesteśmy teraz w panelu Baselinkar w zakładce Integrację Wybierzmy przycisk Dodaj integrację. W ten sposób zobaczymy wszystkie zewnętrzne platformy i aplikacje, które możemy podłączyć do naszego konta. Jedna z głównych kategorii to oczywiście sklepy. Aby odnaleźć właściwą integrację najwygodniej jest skorzystać z wyszukiwarki. Wpisujemy tutaj Shopper. I wybieramy kafelek dotyczący integracji Shopper opartej na dostępie do API sklepu. Dalej uzupełniamy wszystkie wymagane pola. Nazwa wyświetlana, może to być dowolna nazwa, należy jedynie pamiętać, aby jej długość nie przekraczała 15 znaków. Następnie adres sklepu. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, by wpisywany adres nie zawierał http bądź https. Dalej uzupełniamy login oraz hasło administratora sklepu Shopper. Bardzo ważne jest, aby wybrany administrator posiadał prawa dostępu do korzystania z API. Dla pewności, możemy też utworzyć nowe konto administratora Shopper dedykowane integracji z BaseLinkerem. W tym celu logujemy się do kokpitu naszego sklepu internetowego Shopper i przechodzimy do zakładki Ustawienia Ogólne Administratorzy sklepu. Następnie wybieramy przycisk Dodaj administratora. Uzupełniamy dane podstawowe, takie jak nazwa, login, e-mail i hasło i klikamy Zapisz. W ten sposób dodaliśmy nowego administratora sklepu Shopper. Dalej przechodzimy do zakładki Edytuj grupę administratorów i w zakładce Dane podstawowe weryfikujemy typ dostępu. Powinien to być dostęp do Web API. W naszym przypadku jest to jedyna grupa administratorów, także pozostawiamy również dostęp do panelu administracyjnego. Następnym krokiem jest weryfikacja uprawnień danej grupy administratorów. Przechodzimy do zakładki uprawnienia i sprawdzamy, czy system BaseLinker będzie miał odpowiedni dostęp do sklepu. Tutaj pozostawiamy pełne uprawnienia z możliwością odczytu, dodawania, edycji czy usuwania. Zapisujemy wszelkie zmiany i wracamy do panelu BaseLinker. Mając już poprawnie skonfigurowane konto administratora w Shopper, możemy wpisać jego login oraz hasło. Tak wypełnione pola umożliwią poprawną integrację ze sklepem. Wybierzmy przycisk Zapisz. Ważne jest, by po utworzeniu nowego administratora Shopper i nadaniu mu odpowiednich uprawnień odczekać około 15-20 minut. W innym wypadku BaseLinker może zwrócić błąd połączenia. Kliknijmy raz jeszcze Zapisz. Komunikat na ekranie potwierdza prawidłowe podłączenie sklepu internetowego do konta BaseLinker. Na drzewie integracji widoczna jest ikona Shopper. W tabeli integracji widzimy, że BaseLinker może ze sklepu pobierać zarówno zamówienia, jak i produkty. Ponadto możemy do sklepu przesyłać zamówienia, statusy, płatności oraz numery przesyłek. Jak widać, integracja konta BaseLinker ze sklepem Shopper jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka minut. Zachęcamy do założenia konta i przetestowania wszystkich możliwości BaseLinkera, tak aby dopasować system do potrzeb twojego e-commerce.